Hej, cześć, dzień dobry, tutaj Cydi i witam was w dalszym ciągu przygód tego oto pięknego hydraulika kosmicznego, który zabiera się dalej za przechodzenie świata trzeciego. Ten koleżka, pokaż, odsuń się Mario, odsuń się, Mario, nie chcę zobaczyć. Schowaj to i pokaż mi 1000, potrzebujesz, więc 240 chcemy sobie zabrać na tych dwóch poziomach. Poziom zimowy, piękny, i poziom duży. Nawiedzone korytarze, galaktyka pełna wrażeń. Duszek na pianinie nawala bardzo, bardzo ładnie. Mam nadzieję, że przez cały poziom będziemy słyszeli takie piękne muzyczki. Glimmer Bulba Berego. Siema Berry, żarówo. Okej. Są buchy, ale takie bardzo dziwne. Jak takie parowce wyglądają, czy jak co? Miały nietypowy kształt bardzo. Oni. Bardziej taka łódź podwodna w sumie. A to świetne ujęcie kamery. Czym wy jesteście? No takie samochodziki, łodzie podwodne albo te głębinowe ryby ze światełkami. Bardzo lubię tą grę za jej różnorodność. O! Przekręty was niszczą. Robią was z powrotem. Tam nie chce mi się wskakiwać. Przekręty sprawiają, że tracą oni swoją wymiarowość. Jest, ledwo, ale się udało. Ciekawe. No właśnie, zamiast dawać nam ciągle buchy i tak dalej, to albo ciągle gumby, to jest 30 wersji różnych gumb i zamiast typowych duchów buchów, to mamy też coś kompletnie innego. Podoba mi się to. Dobra, nie żebym potrzebował te monety, ale skoro i tak musimy czekać na platformy, bo akurat ich cykliczność jest całkiem powolna, to co nawiedzało pierwszą grę ciągle się tutaj dzieje. Cykle za szybkie nie są, te rowerki. To fioletowe mi bardzo przypomina takie spektrogramy troszeczkę. To jak one wyglądają? Ja tutaj, cierpliwość mi się zaraz skończy. Wyglądają dla mnie tak trochę spektrogramowo. Jak z wami, nie wiem jak z wami. Chciałem przetestować stanie w nich i zobaczyć jak to się skończy. Dobra, już tutaj przeczekam. Pewnie jest to możliwe jakimś idealnym triple jumpem czy coś. Może nawet skokiem w dal. Ale ryzykować tutaj nie chcę. Mówiąc o ryzykowa... O nie, o nie. Z deszczu pod dwie rynny. Niezdecydowanie skończyło się dla mnie śmiertelnie. Tutejsze. Czy się cofać, czy iść, czy próbować i... I z między tych rzeczy, oczywiście, no ja się nie mogłem zdecydować. Śmierć zdecydowała się, że mnie zje i mnie weźmie do siebie. Tak to działa, tak to działa. Kolejna rzecz związana... Za jedzenie. A kluczyk tam w ogóle jest. Kluczyk tam w ogóle jest, okej. Ja tutaj muszę wszystko robić. Po. Zaraz, zaraz. Po swojemu. Zaraz, zaraz. Po swojemu. Aha, tędy. Okej. Chciałem sobie poskracać. Może nie był to najlepszy pomysł. Ale. Ale tutaj muszę. A tutaj jest to konieczne, żeby tędy przejść. Kolejna rzecz z jedzeniem oznacza, że. Jest to super moc Yoshiego. Co znowu jest świetne. Chodź do mnie, teraz do góry. Aha, mogę z daleka, oczywiście. I już jest gwiazdka. Troszeczkę zbyt krótki poziom i wydaje mi się potencjał miał dużo większy, ale... Ale było to bardzo fajne, tak? Nie kopiowali identycznego pomysłu z tymi międzywymiarowymi platformami z jedynki, ale wzięli podobny vibe do poziomu z duchami, ale nieco inaczej. Fajnie to było, no i Yoshi, ta mechanika światełka. Mnie na razie nie idzie zbieranie bitsów. Ciągle do 1000 daleka droga. Mroczny korytarz i skradanie się w nim. Okej, zaczyna się bardzo znajomo. Aha, jest ta konkretna rzecz z tymi czarnymi dziurami, robienie rzeczy niematerialnymi i tak dalej. Którego dużo było w poziomach z duchami właśnie. Początek taki sam, co mi daje szansę na zbieranie trochę bitsów. Nie wszystkich konkretnie Mario? Nie jałaj tutaj, tylko zbieraj te rzeczy. Do tyłu miałeś skakać? Do tyłu miałeś skakać? Serio, serio, nie zgadzam się. Chciałem zrobić skok do tyłu, ale że miałem troszeczkę rozpędu, to mi Mario robił skok w dal. O, chyba dwie rzeczy robi się tym samym przyciskiem czy coś. Buszki cię nie skrzywdzą, jeśli nie patrzysz się na nie. Tihihihihihi. Aha, duży buszek. Rozumiem. Rozumiem, ale na razie w sumie to... To nie było trudne. Ale chcieli mi tylko pokazać, jak to działa z buchami. Podobny pościg jak z Shadow Mario. Ale troszeczkę... A, inaczej, siema. Siema, siema, siema. Zjadaczu platform. Jakbyś mógł oszczędzić mnie.
No na razie bardzo spokojnie. Parę skoków w dal na ślepo. Chyba, że nie na ślepo? Musiałem poczekać chyba aż ten dywan czerwony przeleci. I zrobiłby mi platformę, gdybym poczekał odpowiednio. Ale że chciałem to zrobić szybko, to jeszcze jakby nie było gotowych platform dla mnie. Fajne! Jak to ciągle jest, tam w ogóle pod ziemią było dużo fajnych rzeczy. Dużo bitsów dla mnie. Jak tutaj wszędzie jest dużo bitsów, ale... W ogóle te dziury na dywanie jadą ciągle, a potem się naprawiają? Nie wiem, działa to na pewno bardzo ciekawie. Ale obawiam się, że ten poziom może się zaraz skończyć i być stosunkowo prosty. Ach, no tak czułem właśnie, że byliśmy milimetr od końca. No wraca ten syndrom Galaxy 1, tak? Świetny pomysł, poziom trwa 30 sekund i jest banalnie prosty. Powiedzcie mi coś na temat... komet? Mamy ciągle kilka poziomów zgubionych, czekam aż na nich się coś odblokuje. I też spodziewałbym się, że na tym poziomie, na którym teraz byliśmy, coś się pokaże, ale nie wiem. Nie wiem, co odpala te komety. Bo na razie... No tutaj na przykład nic się nie pokazało od razu. No nieważne. Freeze, Flake, Galaktyka, Bowser, Śnieżny, Bałwan. No zawsze Bowser... Bowser, Bałwan jest z Bowsera, Bałwan jest zawsze, więc to taki troszeczkę oksymoron? Czy masło maślane bardziej? Bowser na lodzie. Moc kwiatka lodu, moc kwiatka ognia? Nie wiem, ale znowu pomysł tak z krainą ognia i lodu. Jak podobnie w pierwszej grze było, jest wielki zły Bowser. Zgaduję! To wygląda uroczo. Muzyczka świąteczna też wygląda bardzo uroczo. Spoko. Królik w środku siedzi. Siema królas. Siema. Te dziwne, śnieżne bałwany nie przerażają. Za bardzo się boję, żeby opuścić mój dom. Pomóż mi z tym. Robi się, jak tylko cię okradnę. I twoje zakopane skarby sprzed domu. Na razie moc ognia, z tym zaczynamy. Z uroczym klimatem. Tak ten Bowser ze scenki początkowej na bank będzie posiadał później dla mnie. Bicy. Ten Bowser na końcu, którego widzieliśmy, będzie pewnie miał później... gwiazdkę, tak? Tego poziomu. Tak bym przynajmniej myślał. Dobra, już zajmijmy się celem głównym, a też trochę minimalnie pobocznymi rzeczami. Więc misja rozwalania bałwanów. O nie! O nie! Dobra. Ciebie. Raz w innego. Udało się. O, ta moc w ogóle trwa więcej niż bym się spodziewał. Pozwolę sobie chociaż minimalnie się rozejrzeć. Przynajmniej kilka bitsów do kolekcji sobie dodać, jako że... Jest to misja, w której... O, jest to czas, kiedy chcę takich. Kolejny slider. Mogę po prostu widzę. Jakby po pierwsze dlatego, że monet nie potrzebuję, po drugie dlatego, że... łamie z zasady grawitacji. Jest to bardzo spoko. To jest struktura jak żywcem wyciągnięta z... Wario World. Takie gry o Wario, który siedział w świecie i był trybem rową platformówką, która była bardzo, bardzo dobra. Podobnie musimy rozwalać te rzeczy. I nie zdziwiłbym się, jakby może gdzieś właśnie tutaj była... Już tutaj chyba widzę. No, jest to idealne miejsce, które po prostu się prosiło o coś takiego. Świetne są, fantastyczne są te znajdźki. Jedna duża, specjalnie ukryta rzecz na każdym poziomie. Wiesz, czego szukać, wiesz, że potem jak ją zbierzesz, nie musisz się o nic martwić, wiesz, że to jest piękne. Ale dobre. No, komety, monety są świetne. Świetnym rodzajem znajdziek, ale to... No czajcie, ile oni pomysłów wsadzili do tej gry. Czajcie, jakie to jest genialne. To się skoń... O, jest jeszcze. Dobra, skok w dal. Nie! Nie, proszę cię, nie. Nie wiem, co zrobić, no nic nie zrobię. Raz do czasami będzie się tak działo, że niechcący mi się... A właściwie mogę tędy wskoczyć, co nie? Mogę tutaj po prostu wejść. Czasami niechcący ruszę padem za mocno. I skończy się to w taki sposób, że spadnę i zginę czy coś. Ale dużo na to nie poradzę, po prostu, no, takie uroki sterowania ruchowego i całkiem stosunkowo czułego. Okej, to było niefortunne. Raz. Do trzech razów tylko tak. Dobra, świetne. Ten pomysł, że śnieżki robią ci platformy. No znowu, nie chcę ciągle się powtarzać, ale jakby wiecie, gdyby to był Crash 4, daje ci pomysł i wykorzystuje 200% jego potencjału, tak? Mario Galaxy 2 daje ci 10 razy więcej pomysłów, ale 10 razy mniej ich potencjału, tak? Uroki rodzaju gry
ale jest tego wystarczająco dużo, żebym się cieszył. I pamiętajmy, noc jeszcze młoda, a ta gra już jest cudowna. A jeszcze ma dużo czasu, żeby się rozkręcić i tak dalej, zrobić wiele pięknych rzeczy. Okej, jest i kometa. Nie trzeba było na nią strasznie długo czekać. Nie musicie mnie tu wyrzucać. Nie musicie na statek. Od strony ilości dobrych pomysłów, ta gra bije wszelkie rekordy świata. Nie mówię, że jest najlepszą platformówką z automatu, ale chyba od strony po prostu tylu pomysłów, ile tutaj wcisnęli, to jest niesamowite. Kirby był blisko, jak najbardziej, tego poziomu, jakby wykonanie lepsze, ale zdecydowanie zasługuje to na pochwalenie. Sorbetti, czyli Reception. Co to znaczy? Nie mam pojęcia. Zaczyna się... Cześć Luigi! Jak widzę ciebie, to chętnie tobą pogram. Są po prostu niektóre poziomy, na których możemy ciebie spotkać i wcielić się w ciebie, co bardzo lubię. I też dużo ciekawsze jest na pewno, gdy nie możemy się mega przyzwyczaić do jednego rodzaju sterowania, tylko tak za każdym razem, tym gra się ciekawie, tym gra się inaczej. Muszę ciągle tak kojarzyć, ogarnąć, jak to się dokładnie robi, gdy nad Luigi mam kontrolę. Wow, ale piękne! Ale piękne! Nie wiem czemu sam na to nie wpadłem, że no przecież tak to musi działać. No przecież ta super moc będzie polegała na tym, że teraz będzie ona nam... Nie obchodzi mnie, co wypadło. Że teraz ona będzie kulą śnieżną, a nie kamienną. Jakie dobre. Dajcie mi tylko więcej tego. O co wam chodzi właściwie? Czy jest to wystarczająco dużo, że... Żeby kryształ rozwalić? Nie wiem. Mamy super moc niedaleko. Królas? Czego chcesz? Schowałem troszeczkę... Aha, chipsów. Poszukiwanie chipsów. Dużo takich rzeczy w tej grze nie było. I chipsy, jak rozumiem, otworzą przejście dalej. Zobaczmy, taka mała piaskownica, tylko że śniegownica. Raczej drzewo... Mogę czy nie mogę? Mogę! O, fajnie, nie byłem pewny. Ale czym więcej myślałem, to no raczej już będzie się dało. Raczej gra pozwoli rozwalić, zrzucić śnieg z drzewa, właściwie całe drzewo zrzucić z istnienia. Cóż, właśnie wtoczyłeś się do domeny szympansa. Słyszałeś o moich skillsach gamingowych? Jestem gamerem totalnym, najbardziej gamerowym wśród wszystkich gamerów. Dzisiaj mam dla ciebie małe wyzwanie, po prostu skejtuj i wypadaj na przeciwników. Uważaj jednak na tych kolczastych, proste, co nie? Powiedzmy, zaraz zobaczymy, jakie będzie proste. Dam ci gwiazdkę za 500, okej, czyli... Bonus, bonusowa minigierka. Będziemy musieli świat sobie zrestartować zaraz, jak to zrobimy. Skejtuję w zielone. Pamiętajmy, że jest to minigierka skejtowania. W pierwszej grze zdarzyło mi się ignorować czasami skejtowanie, gdy w tych poziomach lodowych po prostu robiłem to powoli biegając. Akurat tutaj nie wiem, czy fizyka Luigi... Okej, nie, game overowało mnie to na szczęście. Nie wiem, czy fizyka Luigi'ego jest inna, gdy się skejtuje. No, to było ciężkie, zaraz. Okej, jest taki. 410, zepsułem. Nieważne, zlitowali się nade mną, dobra. Udało się za pierwszym, ale... ciężkie do opanowania potrafi to być. W każdym razie, wystarczająco na gwiazdkę, jesteś moim błyszczącym rywalem. Logi Mario. Klap. Zrobiłem gwiazdkę, tak jestem czarodziej. Bardzo fajne platformówkowe ubijanie kreta. Jest właśnie dziwne, gdy tyle platformówek uwielbia minigierki bicia kreta, ale po prostu robienie tego kursorem? Tak, gdy robi się za pomocą mechanik platformówkowych, to jest dużo ciekawsze. A nie nagle minigierkę, która ma inne całkowicie sterowanie i machasz sobie młotkiem i bijesz krety. No cóż, ukryta gwiazdka jest nasza. O jakim ty duchu ciągle mówisz? Nie mam pojęcia. Co tam? Hej, bracie! Jestem wszędzie. Mówiłeś już to. Następnym razem... Tak, wiem. Robiliśmy już to. Aha, chciałeś się po prostu pożegnać. To było takie pożegnanie, że ej, teraz się wcielasz znowu w Mario. Dobra, Luigi, dostajesz swoją chwilę. Już to wyzwanie teraz zrobię normalnie jako Mario. I zrobię je bardzo powoli, żeby zebrać jak najwięcej bitsów. Było w drzewie. W drzewie, okej. Okay. Zapewne jedno będzie tutaj. I myślę, że ostatnie... Znajdziemy gdzieś na początku planszy. Pewnie w tym gumbie. Zgadza się. No w takich najbardziej oczywistych miejscach. Prosta zabawa. Wzbieranie. Ja powinienem się bardziej... Nie, już czasami nie chcę mi się po prostu tych bitsów zbierać, ale wiem, że są bardzo, bardzo potrzebne. A nagle jesteśmy w kompletnie innej krainie.
Krainie Śnieżyczy, pięknego śniegu, wielkiej bieli. Moneta bezużyteczna, bezużyteczne grzyby albo przeciwnik. Plujecie mi w twarz, Nintendo, plujecie mi w twarz czymś takim. Trzy kompletnie bezużyteczne rzeczy. Hej, skorzystaj z naszej minigierki. Wiatry i śnieg wieją, robią wszystko białym, to głębokie łóż prosto przez moją głowę przechodzi. Bojoing. Nie lubisz zimy i śniegu, zimowy króliku. Rozumiem. A my mamy bossa kolejnego. Taka jest reguła. Że się koleżka pojawia, daj. Jestem słaby w zbieraniu tego. Koleżka specjalny. Zawsze przed bossem. Go widzimy. To miejsce, które wyglądało tak uroczo na początku, zawsze gdy się wylatuje do tej krainy. A bossem jest dopiero ta planeta, na której byliśmy. Śmieszna śnieżynka. Mówiła nazwa tego poziomu coś na temat śnieżynki? Nie wiem. Moc ognia, moc... Nie, żadna moc. Żadna moc. Ale dobre. Jest to większa wersja tego... tej kuli z czułym punktem, tak? I tym razem boss jest taką kulą ze czułym punktem. Musimy go w nohala czerwonego bić. Jak mówię, pomysły tej gry są nieskończone. Tyle? Okej, to skończyło się za szybko, niestety. Zdecydowanie, 3 razy, serio? No, do 3 razy sztuka. Ale myślałem, że to bardziej takie 3 razy po 2 razy i za każdym razem będzie szybszy. Okej. No znowu, nie, jako znowu. Fantastyczna rzecz, niesamowity pomysł. Trwało to 3 sekundy. Ping. Dobra. Ciągle 50 bitów jakiś do zebrania, ale... mam nadzieję, 2 komety teraz będą możliwe do zrobienia. O, nieważne. Serio? Tutaj jestem bardzo zaskoczony, że nie mają komety na tym świecie. Przez to, że już były 3 gwiazdki, to znaczy, że... nie ma komety, tak? Bo była minigierka, tak? Jest zawsze jedna specjalna rzecz. 2 normalne gwiazdki na przykład i coś specjalnego na dodatek. I że były już 3 rzeczy, to nie ma... nie ma komety przez to, jeśli dobrze rozumiem. Spooky kometa? Świata duchów? Czyżby Shadow Mario, bo dawno takiego nie było. Pasowałby mi wyścig z nim. Spooky kosmiczne klony. Pościg zdecydowanie. Dawno nie było. A też do tego level designu, do tego poziomu. Tunel platformówkowy to bardzo pasuje, a ja już tutaj widzę tyle pysznych bitsów. Zęby sobie normalnie połamie na tym poziomie. Od tych wszystkich bitsów. I będzie miał ten kolega tępy co jest, gdy tysiaka powinien być w stanie sobie nazbierać dzięki temu. Fajnie to wszystko działa ze sobą na tym poziomie. Tak ten dywan się przesuwa, jak to wszystko reaguje na siebie. Okej, może za bardzo chciałem pędzić. No, to czyni pewnym chyba już zebranie. To było bardzo celowe z mojej... To akurat było, jak już zacząłem. No dzięki temu nie muszę się za bardzo martwić o zebranie wystarczającej liczby bitsów, bo one akurat po śmierci się nie resetują, więc... to już mamy... ciebie się trochę cykam. Jesteś w nie za wygodnej pozycji, ale... no te skoki w dal są za potężne po prostu. Czynią wszystko banalnym. Nie rób tego, nie trzęs się tak bardzo. Bitsy. Nie. Ja wiem. To jest najgorsze zawsze, na koniec. Na końcówkę tych Shadow Mario, jak trzeba tylko gwiazdkę sobie otworzyć. Najłatwiej jest wtedy oberwać. Dobra, są bitsy. Jest poziom. Nie najgorszy, tak? Znowu ten sam poziom, ale z utrudnieniem pewnym. Najlepiej te klony Mario działają w takich bardziej złożonych poziomach, gdzie trzeba jakoś zawracać, zakręcać się i tak dalej. Bo gdy jest to prosty tunel i bardzo liniowe, no to jedyne co Shadow klony robią, to zmuszają nas do tego, żeby nigdy nie stać w miejscu, gdzie właśnie to na przykład jak Celeste czy parę innych tych wyzwań robiło z tymi klonami. Było na takiej zasadzie, że okej, musimy tędy jakoś tak zakręcić i ciągle unikać tych klonów, czy sobie planować jakoś konkretnie. To zawsze wtedy najciekawsze są te klony. Trzymaj tysiaka. Zobaczmy, czy będzie to jedno z tych wyzwań typu sterowanie ruchowe. Różnie to bywa. Raczej nie ma takiej dużej zależności z tymi transformacjami, że będą to takie bardzo dziwniejsze poziomy w tej grze, jak to było w pierwszej chyba. Na przykład zawsze jakiś poziom z kulą, czy coś takiego byłoby od ciebie, czy z mantą. Może nie zawsze, może nie ma wcale żadnej takiej zależności.
Te trąbki zawsze tutaj były w tej ścieżce dźwiękowej, nie wiem. Tym razem są to klocki do bitu, mrugające też jedna z tych galaxii typu bitów Mechanic, czy 3D World, coś co z tymi grami kojarzę. Już mi się to podoba, co widzę. Co gdyby wszystkie moje ulubione pomysły z platformówek Mechaniki wrzucić do jednej gry? Co by się wtedy stało? Dostanę grę, w której bawię się świetnie od początku do końca i jest to Super Mario Galaxy 2. Krok do bitu, do bipu nawet. Jakiego bipu? Okej, okay, zbieranie gwiazdek, widzimy gdzie jest kometa. Nice. Jak to muzycznie będzie działało? Dobra. Czy było coś takiego w Super Mario Odyssey? Czy głównie mi się to... Czy głównie mi się to z 3D World kojarzy na tyle, na ile 3D World znam? Oczywiście, że ciągle takie rzeczy można. To bip, 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 bardzo mi się... Bardzo mi znajomo brzmi. A tutaj nie przyspieszę sobie tego. Mógłbym, ale za bardzo się... Cykałem. Dobra. Teraz już w miarę prosta droga. To trochę niechcący się potrząsło, ale wszystko jest spoko. Tere, tere, tere. Tere, 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 ale fajne. Tere, tere, tere. Dobra, ty jesteś na bezpiecznym bardzo podłożu. Kolejny też jest. O, ten to już w ogóle kompletnie bezpieczny. Te. Jeszcze jedno, prawda? Czy dwa? To jest ostatnie. Tere, tere, tere. Para, para, para. No, tutaj można się domyśleć, gdzie to będzie. Uwielbiam te poziomy. Nie najbardziej skomplikowane, ale jakże fajne. Tere, tere, tere. Po prostu tak... Są to bardzo angażujące mechaniki same w sobie. Ciągle musisz mieć w głowie beat, tak? Okej, to działa tak, to działa tak. Albo jak w tych poziomach, które zmieniają ci przewrotem, które platformy są pokazane, okej, ciągle masz w głowie. Dobra, przewrócę to. No musisz więcej ciągle myśleć o pewnych rzeczach, jest to przyjemnie jeszcze bardziej skomplikowane. Czy nawet to zwykłe naciśnięcie przycisku, żeby z pierwszej gry także naciśnij wszystko, zamień z niebieskiego na żółte. Też musisz mieć w głowie, okej, chcę uważać, żeby nie naciśnąć czegoś dwa razy, chcę znaleźć sobie dobre przejście i tak dalej. Nie, zmuszę cię do kombinowania myślenia, jest to dużo, dużo fajniejsze. Wyzwanie wyścigu, dziki, aha. Jibber Jay. Rozumiem, rozumiem, dawaj, nie każ mi czekać. Więc dowiadujemy się, jak zebrać pewnie wszystko na tym poziomie z szybowaniem na ptaszku. Parę razy w lewo. Prawda? Nie, to nie było tutaj. To było planetę wcześniej, świat wcześniej. Serio? Wow. Myślę, że niedawno sobie to robiliśmy, a w ogóle sposób na bycie bogatym. Nieskończony generator. Tutaj mamy gwiazdkę kolejną, która się odblokowała. To jest spoko, że czasami po czasie się pewne rzeczy odblokowują. Tak pojedyncza gwiazdka co jakiś czas jest spoko. 30-50 fioletowych gwiazdek naraz, które się odblokowuje? Nie przepadam. Dobra, przygotujmy się. Pod nietypowe sterowanie, ale no w praktyce chyba robimy dokładnie to samo, co nie? Właściwie nie za bardzo wiemy, jak można przyspieszać tutaj, czy coś? Mogę tak lecieć z góra dół, czy coś, próbować. Mogę zbierać bitsy w międzyczasie. Ale nie wiem, czy są tu jakieś skróty, czy cokolwiek, co... No jest szybki skubany, jest. On biegnie prawą stroną. Też tak zrobię. Jakoś zawsze optymalnie próbować korzystać z tej samej ścieżki, co on. Nigdy nie obrywać. Zawsze być pod takim optymalnym kątem, który pozwala ci być najszybszym. Więc ciężko mi dokładnie... To wydaje się bardzo zły pomysł. Ale może... Może jest to bardzo dobry pomysł? Nie widzę tutaj za bardzo mechanik związanych z prędkością jakichś konkretnych, które by... No rób tak, żeby być szybszym czy coś. Po prostu lecę do celu. Po prostu lecę do celu, do mety i tyle. Nawet nie było takich, że... No boosterów, tak? Okręgów, które przelatujesz, żeby być szybszym. No byłem o 10 sekund szybszy niż za pierwszym razem. Ale bez zrozumienia mechanik, które pozwalają mi być szybszy. Po prostu przeleciałem się, grałem, jestem nowym liderem ptaków. Jestem królem dżungli teraz dzięki temu. Mój Boże. Nie mam skrzydeł, a jestem szybszy niż ptaki. Weźcie to pod uwagę. Pa, 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 ra, pa, pa. Nie jestem fanem tego poziomu akurat. Lata się przyjemno, nie? Ale po pierwsze, pierwszy poziom był zbyt nieciekawy, żeby po prostu doleć do mety. I nie widzę w tym żadnej takiej satysfakcjonującej fizyki rozpędzania się, hamowania, czy czegoś, co by czyniło taki wyścig ciekawym? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Ale jeden z tych ptaków zadomowił się teraz, bo jesteśmy w końcu ich królem.
dżungli. Idzie za królem wszędzie, w odróżnieniu od kolegów. Jest do moich usług dzięki temu. Ja go posiadam. Jest jego życie jest teraz moje. Jako, że nie jest pingwinem, nie zrobię z jego życiem tego, co z pingwinem bym zrobił. Który jest nielotem. No Mario, dobra dusza, tak. Jest pingwin nielot, to chce sprawdzić, chce go nauczyć latać. Że się nie nauczył, to nie jego wina, że spadł w przepaść. I teraz mnie uczy, jaka jest mechanika, żeby być szybszym. Kieruj w dół. Bardzo, żeby być szybkim. Ale no... Nie rozumiem. Nie rozumiem konkretnie, jakoś tak balansować z tym, ale to mi nie pomogło, ani troszeczkę, co mi powiedziałeś właśnie. Kieruj w dół. No tak, ale... I tak muszę kierować w dół, żeby dojechać do mety. Nie wiem, o co chodzi tam. Najbardziej mnie ciekawią poziomy z bossami. Jakie wyzwania na nich będą. Jeszcze. Żeby je zrobić na 100%. No bo na takim poziomie równie dobrze... To może być znowu małpiszą, czy coś takiego. Nie wiem, ciężko powiedzieć. No może jest tak, że jakiegoś znaku zapytania nie znalazłem. Mam ukrytej gwiazdki, ale... Nie wiem, na razie sprawdzać tego nie będę. No tutaj też 100% nie mam. Na razie to będę ignorować. Zgaduję, że po prostu później kometa przyleci, czy gra mi coś powie. Ale to będzie później. Teraz ja mówię wam cześć, papa i na razie. Żegnam was z tego miejsca i w tym momencie. To było fantastyczne, te dwa poziomy były... Dobre, ale troszeczkę rozczarowujące. Wydaje mi się, że... Że nie wykorzystały tyle potencjału, jakbym chciał od nich, tak? Z tymi... Jakby fantastyczne pomysły. Ale mogli troszeczkę więcej zrobić z nimi. To toczenie kulki po lawie, żeby robić platformy, było piękne, ale trwało... No znowu 3 sekundy, tak? No cóż... Kraina czego? Kredek? Kredek? Kraina rysowania. Piłka tenisowa, która też ma kredki i pędzle, czy... Są to kredki? Wyglądają mi jak jakieś kredki. Ale nie wiem, czy są to kredki, czy farbki, czy co? Chyba. Jak kraina tego typu z Raymana 1. Następny odcinek świat trzeci się kończy. I czwarty zaczyna? Do widzenia państwu.